Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym rozpoczynamy w Izbie Pamięci Strzelecka 8, czwarty sezon cyklu wykładów pod tytułem Warszawskie wędrówki z historią. Wykłady, tak jak do tej pory, będą odbywały się w Izbie Pamięci Strzelecka 8, w miejscu, w którym w latach 1945-48 funkcjonował areszt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. W miejscu, w którym dziś można zobaczyć inskrypcje pozostawione przez osoby przetrzymywane w tym areszcie. Tytuł dzisiejszego wykładu brzmi Obóz NKWD nr 10 w Rembertowie, które wygłosi pan Arkadiusz Miksa, znawca problematyki. Witam pana bardzo, bardzo serdecznie i proszę o wykład. Witam państwa. Ja nazywam się Arkadiusz Miksa, tak jak zostało powiedziane. Na co dzień jestem pracownikiem 2. Regionalnej Bazy Logistycznej jednostki wojskowej, w której pełni również rolę kustosza stałej tradycji tej jednostki. Na terenie tej jednostki w latach 1944-1945 znajdował się właśnie obóz NKWD nr 10 w Rembertowie. Ja przyznam się szczerze, choć studiowałem historię, początkowo w ogóle nie miałem pojęcia o istnieniu takiego obozu, dopóki nie zacząłem właśnie pracy w tej jednostce. No niemniej bardzo szybko zainteresowałem się tym tematem, widząc też ogromne, bym powiedział, braki co do wiedzy na temat tego obozu, szczątkowe właściwie wiedzę. Ta szczątkowa wiedza oczywiście wynika również z tego, że archiwa rosyjskie są niedostępne i nie ma możliwości znalezienia, bym powiedział, głównych dokumentów pozwalających ustalić te najistotniejsze fakty dotyczące samego okresu funkcjonowania obozu, jak i liczby więźniów tego obozu, jak i również pełnego wykazu imion i nazwisk tego obozu. No niemniej moje kilkuletnie badania pozwoliły przybliżyć w znacznym stopniu, znacznie poszerzyć istniejącą wiedzę na temat funkcjonowania tego miejsca. Jestem właśnie na etapie kończenia publikacji książki naukowej poświęconej właśnie temu obozowi. Właściwie piszę ją od ostatnie 2 lata i ciągle dochodzą jakieś nowe fakty i nowe szczegóły związane z tym miejscem. Temat jest cały czas tematem rozwojowym. Materiały, źródła są mocno rozproszone, bo tak jak mówię, no, te główne źródła znajdują się w Rosji. Nie będzie w tej chwili takiej, myślę, że przez długie, długie lata możliwości dostępu w ogóle do tych informacji. Trzeba tych informacji szukać w innych miejscach. Na szczęście udało mi się ustalić bardzo wiele faktów i też właśnie z tego tytułu bardzo się cieszę, że jestem tutaj w miejscu, z którego, że tak powiem, do obozu w Rembertowie trafiali właśnie więźniowie, bo tutaj właśnie ulica Strzelecka i tutaj przesłuchiwano tych więźniów. Następnie właśnie część z nich trafiła właśnie do obozu w Rembertowie. Mnie się udało ustalić na dzień dzisiejszy liczbę 63 nazwisk więźniów, w tym 7 kobiet, które trafiły tutaj z ulicy Strzeleckiej do Rembertowa. Szanowni Państwo, nim przejdę do omówienia bezpośrednio samego obozu, troszeczkę historii związanej z tym miejscem. Mianowicie w okresie międzywojennym na tym terenie, na którym znajdował się potem obóz, znajdowała się filia wytwórni amunicji Pocisk. Centrala, można powiedzieć, znajdowała się na ulicy Mińskiej, tutaj na Pradze. Tam była filia. W ramach tej filii produkowano amunicję i zarówno na potrzeby wojska, jak i amunicję strzelecką, amunicję myśliwską. Produkowano również materiały wybuchowe, zarówno na potrzeby wojska, jak i górnictwa. Dokonywano również testów, między innymi działka przeciwpancernego. Istniało tam też bardzo nowoczesne laboratorium chemiczne, ściśle współpracujące z Politechniką Warszawską. O skali produkcji tej wytwórni świadczy fakt, że szacuje się, że w trakcie kampanii obronnej we wrześniu 1939 roku 1/3 całej amunicji, której skorzystało polskie wojsko, no, pochodziła właśnie z tej wytwórni. Mało tego, jeszcze już po rozpoczęciu działań zbrojnych, ponieważ istniały tam tory kolejowe, bezpośrednio stamtąd dostarczano amunicję pociągami do broniącej się Warszawy. Więc wytwórnia pełniła bardzo istotną i ważną rolę. Ten park maszynowy został częściowo wysłany na wschód i najprawdopodobniej część parku maszynowego tej wytwórni została przejęta przez Sowietów, resztę przejęli Niemcy.
Niemcy po rozpoczęciu wojny ze Związkiem Radzieckim na tym terenie utworzyli filię obozu jenieckiego dla jeńców Armii Czerwonej, Stalag 333. Przetrzymywano tam w skandalicznych warunkach jeńców radzieckich, ale również częściowo niewielką grupę również Polaków. Kiedy zbliżał się front, kiedy zbliżali się w okolice Warszawy Sowieci, Niemcy tych jeńców radzieckich wysłali w głąb Niemiec, natomiast tutaj zaczęli wyłapywać okolicznych mieszkańców. Ci mieszkańcy mieli posłużyć do pracy, do niewolniczej pracy przy budowie umocnień, żeby przygotować się do odparcia ataku sowieckiego, ale jednocześnie chodziło też o wyłapanie mężczyzn z okolicy Rembertowa i okolicznych miejscowości, no, ponieważ Niemcy spodziewali się tego, że może wybuchnąć w Warszawie i w obrębie Warszawy powstanie, więc tych mężczyzn wyłapano po to, żeby spacyfikować ich, tak, nie dopuścić do udziału w powstaniu warszawskim. Kiedy we wrześniu 1944 roku do Rembertowa wkraczają oddziały sowieckie, bardzo szybko na tym terenie instalują się oddziały NKWD. Początkowo właśnie od jesieni 1944 roku nie znamy dokładnej daty, w którym ten obóz jakby rozpoczął swoją działalność. Wiemy, że to była jesień, najprawdopodobniej przełom września, października. Początkowo obóz ten funkcjonował jako specjalny obóz NKWD numer 10. Co się kryło pod pojęciem specjalny? Ano pod pojęciem specjalny kryły się w ogóle obozy powstałe w Związku Radzieckim po rozpoczęciu wojny sowiecko-niemieckiej. I przetrzymywano w nich takich, można powiedzieć, obywateli radzieckich, wrogów ludu, osoby, które uznawano za potencjalnie zagrożenie. Niemniej, kiedy front zbliżał się już do terenu Warszawy, właściwie te obozy już nie były tylko obozami, w których przetrzymywano obywateli sowieckich, ale właściwie wszelki element, można powiedzieć, wszystkich tych, którzy potencjalnie stanowili zagrożenie dla państwa radzieckiego, więc obóz ten zasilał zaczęli przede wszystkim również Niemcy, Własowcy, ale również Sowieci przybyli już z pełnymi listami Rosjan, tych białych Rosjan, tych wszystkich Rosjan, którzy po rozpoczęciu wojny polsko-bolszewickiej, jak to się mówi, woleli zostać po stronie polskiej, spolszczyli się i w okresie międzywojennym pozakładali tutaj po prostu w Warszawie okolicy rodziny. Były to polsko-rosyjskie rodziny, byli to Rosjanie przeciwnicy bolszewizmu i już przygotowano pełne listy. Kiedy tutaj wkraczali właśnie Sowieci, mieli już listy tych wszystkich Rosjan, tych tak zwanych białych Rosjan, tych monarchistycznych Rosjan, również tutaj właśnie wyłapano do tego obozu. Od jesieni, trudno powiedzieć dokładnie od którego miesiąca, tak naprawdę myślę, że od przełomu, czyli od grudnia 1944 roku i stycznia 1945 roku, systematycznie ten obóz masowo i jakby na coraz większą skalę zaczęli zasilać więźniowie polskiego pochodzenia. I w lutym obóz ten został przekształcony już w obóz kontrolno-filtracyjny, obóz, którego zadaniem było przygotowanie właśnie więźniów do wysyłki w głąb Związku Radzieckiego. Pierwsi więźniowie polscy, którzy znaleźli się w obozie, no to datowani są na styczeń. Oni zostali zatrzymani jeszcze, niektórzy z nich w październiku 1944 roku, no ale oni przechodzili tą tak zwaną obróbkę, to znaczy kolejno przesłuchania, począwszy od powiatowych struktur właśnie Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego wspieranych przez NKWD, chociażby w Węgrowie czy Sokołowie Podlaskim. Ci ludzie trafiali potem, ci ważniejsi bym powiedział, trafiali potem tutaj na Strzelecką, czy również poprzez siedziby NKWD na Włochach, tam również byli przesłuchiwani. I trafiali potem właśnie do obozu NKWD w Rembertowie po wcześniejszych właśnie przesłuchaniach, torturach, których doświadczali. Trafiali do obozu NKWD w Rembertowie, więc tutaj warto powiedzieć, że no w zdecydowanej większości byli to już ludzie, którzy potem w Rembertowie już przesłuchiwani nie byli. Owszem, zdarzały się pojedyncze przypadki, zdarzały się pojedyncze sytuacje, kiedy jeszcze tych więźniów na miejscu wzywano, bo trzeba było jakieś nowe fakty i okoliczności ustalić, bo pojawili się powiedzmy nowi inni więźniowie, którzy zeznali pewne rzeczy, które należało skonsultować z tymi więźniami. Niemniej jednak tam już ich już nie, głównie nie maltretowano, nie torturowano, natomiast podlegali innym formom represji, to jest głodowym racjom żywnościowym, składającym się z niewielkiej ilości gliniastego chleba, jakichś resztek obierków, brukwi. Więźniowie ci również byli upokarzani. Zdarzały się sytuacje, że w kolejce do niewielkiej latryny
gdzie masowo zaczęły występować choroby i ci więźniowie po prostu mieli biegunkę, stając w kolejce dla rozrywki, dla zabawy. NKWD-ści po prostu do nich strzelali, więc zabijali nawet stojących w kolejce albo takich po prostu przechodzących, którym coś się po prostu nie podobało, więc takie przypadki również się zdarzały. Więźniowie ci również byli bici, więźniowie ci również no, byli przetrzymywani przede wszystkim w skandalicznych warunkach. To była zima w wielkiej hali, w dwóch budynkach właściwie, halach poprodukcyjnych, przetrzymywano ludzi w tym, co po prostu mieli, bez jakiegokolwiek okrycia dodatkowego podczas snu. Część z nich spała na takich zbitych larach, prowizorycznych larach, reszta, ci następni, którzy przebywali, spali po prostu na betonie. Tutaj też właśnie kilka takich obrazków związanych właśnie z tym, jak ten obóz wyglądał, jakie było usytuowanie tych poszczególnych budynków. Tak jak powiedziałem, obszar tego obozu to niespełna 2 hektary, z czego ta strefa ścisła, na której mogli przebywać więźniowie, to niespełna hektar powierzchni, więc na tym hektarze powierzchni skomasowano, zgromadzono w szczytowych momentach 2000 więźniów tego obozu. I ci więźniowie, no właśnie, musieli sobie nawet te prowizoryczne kojce, te prowizoryczne łóżka samodzielnie zbijać. Tutaj właśnie budynek stolarni obozowej. Ona pełniła właśnie istotną rolę, bo tutaj z tych prowizorycznych elementów zbijano po prostu te wielopiętrowe konstrukcje, te łóżka, na których oni spali. Te konstrukcje często no, ulegały rozpadowi, bo to było wszystko prowizorka. Ci więźniowie z góry spadali na tych więźniów, którzy byli niżej. Dochodziło do złamań, do pęknięć. Wielu z tych więźniów było rannych. Co ciekawe, skąd pozyskiwano materiały, skąd pozyskiwano budulec? Ano mianowicie są relacje i wzmianki o tym, że grupy więźniów na samochodach ciężarowych były wysyłane do pozostałości po, jedni mówią, że zbombardowanej, inni, że celowo zniszczonej wytwórni Wedla. I z Wedla właśnie przywożono budulec. Przywożono ten budulec, więźniowie przywozili ten budulec i tej właśnie oto stolarni zbijano te prowizoryczne właśnie, tak jak mówię, kojce, w których ci więźniowie spali bez jakiegokolwiek dodatkowego okrycia. No szerzyły się na masową skalę choroby, była wszechobecna wszawica, choroby zakaźne, które dziesiątkowały więźniów. W niektórych momentach mówi się, że od 2 do 4 mówią jedni więźniowie, inni, że od 2 do 7 więźniów każdego dnia umierało na skutek wycieńczenia chorób, ale również i tych śledztw, które wcześniej przechodzili. Choć i tak trzeba podkreślić, że większość więźniów wspominała Rembertów jako miejsce no, dużo lepsze do przeżycia, do przetrwania niż to, z czym się zetknęli właśnie tutaj chociażby w tym miejscu, czyli tutaj na ulicy Strzeleckiej. Uważali to miejsce Rembertów za miejsce mimo wszystko jednak lepsze, mimo tego wszystkiego, co się tam działo i tego, że tam też również byli prześladowani. Tak jak mówię, łącznie szacuje się, że przez ten obóz, ja tak przynajmniej szacuję, że przeminęło się co najmniej 5 tysięcy więźniów, z czego większość, ja myślę, że około co najmniej 3 tysięcy stanowili Polacy. Kim byli ci więźniowie? Ano, szanowni państwo, byli to przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, w dużej mierze, ale nie tylko, powstańcy warszawscy. Drugą grupę stanowili żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, również żołnierze Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Kilku więźniów to byli to żołnierze batalionów chłopskich, pomniejszych organizacji o charakterze zbrojnym, organizacji piłsudczykowskich, ale też to, co odróżniało obóz NKWD w Rembertowie, na przykład od obozu NKWD w Skrobowie, to, że przetrzymywano tutaj również więźniów politycznych, czyli działaczy Stronnictwa Narodowego, działaczy Stronnictwa Pracy, działaczy ugrupowań piłsudczykowskich, działaczy Stronnictwa Ludowego, działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża, więc lista tych potencjalnych wrogów komunistów i sowieckich i polskich była długa. I szanowni państwo, no właśnie, pierwszy zgrupowany transport więźniów z obozu w Rembertowie 21 marca 1945 roku, blisko 2000 więźniów przez miesiąc podróży dociera do obwodu Swierdłowskiego na Syberii. Jest ta sama podróż z Gehenną, ponieważ z blisko 2000 więźniów ponad 300 a 400 z nich po prostu ginie, umiera na skutek tego, że woda do tych wagonów dostarczona była raz tylko na kilka dni. Woda była, więźniowie ją brali, po prostu czerpali z jakichś kałuży, z rowów. Pili wodę również ze śniegu, który się osadzał na wagonach.
Mimo tego, że trzy wagony jechały, początkowo wyruszyły trzy wagony jakby tutaj wsparcia takiego żywnościowego i najprawdopodobniej było to wsparcie z darów amerykańskich, były ryby, był cukier, była mąka, kasza. To wszystko Sowieci w trakcie tego transportu po prostu przeznaczyli na alkohol po drodze i całe te wagony po prostu w większości zdecydowanej tej żywności zostały po prostu zmienione na alkohol dla obsługi, natomiast ci ludzie przymierali tam po prostu głodem, przymierali również z chorób, nie było opieki medycznej. Nikt się nimi kompletnie nie interesował. Miesiąc podróży, podczas tego miesiąca podróży raz mieli łaźnię w Moskwie, gdzie też jeszcze musieli iść przejść ścieżkę na kolanach, a obywatelom radzieckim, sowieckim w Moskwie tłumaczono, że oto idą tutaj właśnie Niemcy, Germańcy, Własowcy, więc rzucano w nich po prostu również kamieniami, zapakowano ich potem i przewieziono właśnie, mówię, do Swierdłowska. Podróż trwała miesiąc czasu. Kiedy zameldowali się na miejscu, były też również podłączone do tego zestawu wagonów, tak zwane wagony trupiarki, tych wszystkich, którzy zginęli po drodze. No po prostu wrzucano do tych wagonów, bo trzeba było ich potem odliczyć, żywych i martwych, liczba się musiała zgadzać, aczkolwiek są też takie wspomnienia mówiące o tym, że kiedy przekraczono na przykład jakąś rzekę, pociąg się zatrzymywał i bezpośrednio do tych wielkich rzek rosyjskich wrzucano tych zmarłych bezpośrednio do wody. Bądź też zakopywano po prostu w śniegu podczas jakichś postojów kolejowych. W tym transporcie 2000 więźniów znajdowały się tak wybitne postacie jak Konstanty Skrzyński, pseudonim Klemens, członek Stronnictwa Narodowego i Narodowej Organizacji Wojskowej. Konstanty Skrzyński, szanowni państwo, przed wojną był polskim konsulem w Charkowie. Uznano go jako działacza Stronnictwa Narodowego za potencjalnego współpracownika niemieckiego, no i z tego tytułu właśnie wylądował w obozie i wylądował również na Syberii. Kolejną wybitną postacią był Jan Hoppe, pseudonim Chmielewski. Był to wiceprezes Stronnictwa Pracy i przedwojenny poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zwolniono w roku 1947 z Syberii, Skrzyńskiego jeszcze w 1945. Czy również przedwojenny doktor, a powojenny wybitny profesor, specjalista w dziedzinie nauk biologii, nauk rolniczych, profesor doktor habilitowany Zbigniew Kawecki, pseudonim Brzoza, członek Armii Krajowej, członek struktur Stronnictwa Ludowego ROK. To tylko ci kilku tych najwybitniejszych, natomiast tu jeszcze warto powiedzieć, że najwybitniejszym więźniem tego transportu był generał Fildorf, pseudonim Nil, o którym po prostu Sowieci nie wiedzieli o tym, że w tym transporcie on się znajduje, bo gdyby wiedzieli, no to nie wyruszyłby pewnie w tą podróż, tylko zostałby już wcześniej zamordowany. Nil, nierozpoznany jako Walenty Gdanicki, został zatrzymany pod Warszawą, posiadał przy sobie dolary, więc uznano go oficjalnie za potencjalnego szpiega amerykańskiego. Udało mu się właśnie ukrywać skrzętnie swoją prawdziwą tożsamość, choć również wspomniany Jan Hoppe również ukrywał się pod nazwiskiem Chmielewski, on również nie został na całe szczęście dla siebie rozpoznany, bo pewnie i on również nie trafiłby do obwodu Swierdłowskiego, tylko zginąłby już wcześniej w Warszawie. Tutaj jeszcze warto powiedzieć, że co do tego transportu, że ponieważ struktury poakowskie wiedziały o tym, że w tym transporcie znajduje się Nil, planowano odbicie generała Nila, niestety nie udało się na czas zgromadzić odpowiednich sił. Niemniej jednak równolegle struktury narodowe Stronnictwa Narodowego w Mińsku Mazowieckim i zakonspirowani kolejarze Stronnictwa Narodowego powolniali specjalnie wywóz, odjazd tego pociągu właśnie z Warszawy po to, żeby pod Mińsk dotarły dwa oddziały, które się miały połączyć i uderzyć na ten pociąg. Ponieważ jeden z oddziałów właśnie Narodowych Sił Zbrojnych wdał się gdzieś po drodze w potyczkę, drugi z tych oddziałów uznał, że nie dysponuje dostateczną siłą, żeby na ten pociąg uderzyć, bo ten pociąg był oczywiście bardzo dobrze ubezpieczany. Posiadał wydzielony oddział specjalny konwojowy NKWD, posiadający karabiny maszynowe praktycznie na każdym wagonie. Natomiast ci żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych nie wiedzieli, że w tym transporcie jest generał Nil i powiedzieli po fakcie, że gdyby wiedzieli, to mimo to uderzyliby, podjęliby się działania uderzenia na ten pociąg i próby odbicia więźniów z tego pociągu. Po drodze jeszcze również, już właściwie pierwszego dnia, pod Siedlcami w miejscowości Dziewule, była masowa próba ucieczki więźniów z tego transportu. Pociąg został zatrzymany.
skatowano i zamordowano 17 więźniów, NKWD zamordowało 17 więźniów, niemniej kilku z nich się udało uciec, jeden z nich nawet udało mi się go ustalić. Potem również zaangażował się po tej ucieczce jeszcze w działalność konspiracyjną, wymierzoną przeciwko Sowietom i komunistom. 17, tak jak powiedziałem, zostało zamordowanych, oni są dzisiaj tam upamiętnieni w miejscowości Dziewule, jest taki, został postawiony taki obelisk upamiętniający właśnie tych więźniów. Tutaj mamy też przykłady pokazane właśnie, jak wyglądała ta codzienna praca tych więźniów w obozie Swierdłowskim. Oni byli zatrudnieni do wyrębu lasu, do transportu drewna. No była to praca w skandalicznie złych warunkach, raz, że fatalne racje żywnościowe, brak opieki medycznej, temperatura minus 40, minus 50 stopni. W tych warunkach ci ludzie spławiali to drewno rzekami, wrzucali na kolejkę, która tamtędy przechodziła. Ci, którzy z nich okresowo trafiali na przykład do jakichś tam kołchozów, sowchozów, no to się bardzo cieszyli, jeśli w rejonie, powiedzmy w okresie letnim tam trafiali, bo przynajmniej mieli co jeść, tak? Dodatkowo mogli liczyć na jakieś przynajmniej wielkie, skromne racje żywnościowe. Te racje oczywiście w obozie istniały dla ciężko pracujących więźniów, no one tutaj również były po prostu rozkradane. Stąd też NKWD niechętnie pisało prawdziwe informacje na temat okoliczności śmierci więźniów tego obozu, którzy tam po prostu umierali z wycieńczenia. Więc po prostu pisano, że zawał, że jakiś udar, że jakiś atak serca. No nie chwalono się tym. A no dlaczego? No dlatego, że władze sowieckie były zainteresowane jednak mimo wszystko, żeby ci ludzie żyli. A dlaczego żeby żyli? A no dlatego, że Związek Radziecki był tak, że tak powiem, opustoszały z rąk do pracy, z mężczyzn, że potrzeba było tych więźniów do pracy niewolniczej właśnie przy wyrębie drewna, ale również przy budowie nasypów kolejowych, fabryk. Więc zależało na tym, nie po to tych więźniów transportowano przez miesiąc na wschód, żeby tych więźniów zbyt szybko wytracić. Niemniej jednak służba ta obozowa była tak zdegenerowana, ten nadzór był tak zdegenerowany, że właściwie oni woleli te racje żywnościowe więźniów przeznaczać właśnie na i sprzedawać i przeznaczać te pieniądze na alkohol czy na bieżące potrzeby swoje. Kompletnie nie liczono się z tym, co się z tymi więźniami dzieje. Okres pobytu w obozie był różny, to znaczy niektórych więźniów wypuszczono już w 1945 roku, zdając sobie z tego sprawę, że to byli więźniowie przypadkowi, bo na przykład więźniowie z obszaru powiatu węgrowskiego, sokołowskiego, mińskiego, często były to po prostu przypadkowe ofiary. To znaczy NKWD i UB uznała, że są to rejony tak, bym powiedział, mówiąc w cudzysłowie, zepsute poglądami narodowymi, że należy je po prostu pacyfikować w całości. Więc tam wchodzono do wiosek i wszystkich mężczyzn w wieku lat 17 do 70 pakowano i przywożono do Rembertowa, a potem wysyłano na wschód. Często rzeczywiście byli to działacze Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, ale często były to osoby przypadkowe. Na przykład jeśli przyszli po kogoś i kogoś nie zastali, kogo szukali konkretnie, no to brano brata, ojca, syna, a nawet matkę czy siostrę, byle się liczba sztuk, jak to się mówi, w ostatecznym rozrachunku się zgadzała. Więc tych więźniów pierwszych zaczęto wypuszczać w 1945, większość potem jeszcze te 1946-1947 rok, aczkolwiek były też takie przypadki jak młoda dziewczyna, Nadzieja Alter, która właściwie była też przypadkową ofiarą, została zatrzymana w Łodzi w trakcie przesłuchania dotyczącego jej ojca. I w wypadku Nadziei Alter po prostu powodem zatrzymania ostatecznym było to, że urodziła się w Wilnie. Sowieci uznali, że skoro jest Wilna, a Wilno teraz będzie należeć do Związku Radzieckiego, więc jest to wystarczająca postawa do tego, żeby ją zatrzymać. Ona potem również przechodziła długo, wielotygodniowe śledztwo tutaj jeszcze najpierw w Polsce, gdzie była katowana i bita i fizycznie, a też i psychicznie, bo przystawiono jej pistolet do głowy, tłumacząc, że zaraz będzie wykonany na niej wyrok. Kobieta ta przeszła wyjątkowe katusze, bo potem jeszcze również była przesłuchiwana na Syberii wielokrotnie. W 1947 roku dopiero skazano ją na 5 lat więzienia, ale po odbyciu tych 5 lat dalej ją przetrzymywano. Ostatecznie wypuszczono ją z Syberii dopiero w 1955 roku. Spędziła na Syberii 10 lat. Młoda, niewinna dziewczyna, która nie miała nic wspólnego z jakąkolwiek działalnością konspiracyjną, jakichkolwiek poglądów antysowieckich, antykomunistycznych w ogóle nie głosiła. Była po prostu przypadkową ofiarą i jedną z tych, które spędziły najdłuższy okres czasu, tak jak mówię, dekadę na Syberii.
Tu są też takie pamiątki. Papierośnica dla generała Nila, którą wykonał jeden z więźniów, młody chłopak, który przeżył tylko dzięki temu, że generał Nil oddał mu swoje leki. Sam mówił wprost, że generał Nil no, jakby sam siebie narażał, bo sam mógł zachorować i nie przeżyć, ale oddał leki młodemu więźniowi Tadeuszowi Bobrowskiemu, który potem przez resztę życia był urzeczony postacią Nila i poświęcił, nawet opublikował książkę wspomnienia z tego okresu, z tego wyjątkowej postawy również generała Nila na Syberii, który wspierał więźniów, oddawał im własne racje żywnościowe. Jego postawa była naprawdę godna uznania i szacunku. Był człowiekiem skromnym, pocieszającym innych współwięźniów. Ale też jeszcze mamy tutaj inny taki właśnie eksponat obok. Mamy deskę do krojenia chleba. Z tą deską wiąże się ciekawa historia. No, mianowicie, szanowni państwo, ja co jakiś czas, choć już listę więźniów, tą, która była dostępna, jak to się mówi, przerobiłem i to wydawało się, że wszystko, już człowiek uzyskał wszelkie informacje. Losowo czasem wrzucam w internet jakieś imię i nazwisko. I wrzuciłem imię i nazwisko Karola Frelka, więźnia obozu, który właśnie też również poprzez obóz w Rembertowie trafił na Syberię. I co się okazało? Okazało się, że niedawno, w jakimś okresie czasu, deskę do krojenia przyniosła do obozu, do Muzeum Sybiru w Białymstoku jego wnuczka. Ja jak zobaczyłem tą deskę, napisałem do Muzeum Sybiru w Białymstoku, czy ta wnuczka w ogóle zdaje sobie z tego sprawę, że dziadek był więźniem obozu w Rembertowie. No wnuczka sobie nie zdaje z tego sprawy. Mało tego, dzięki temu, że Muzeum Sybiru przekazało mi tą deskę, a na tej desce do krojenia zapisane są nazwiska więźniów, udało mi się również z tej deski ustalić właśnie kolejnych więźniów obozu w Rembertowie, upewnić się, że to byli ci więźniowie, i również te dane przekazałem do Muzeum Sybiru w Białymstoku właśnie, bo to okazuje się, że muzeum właśnie też nie miało o tym kompletnie pojęcia, jakich więźniów, skąd byli ci więźniowie, jakich więźniów to w ogóle ta deska dotyczy. Więc tak przy okazji właśnie również udaje się takie, przy okazji badań takie informacje pozyskać. Ci więźniowie, tak jak mówię, wracali w fatalnym stanie. No, generał Nil, ważący niespełna 40 kg, dorośli mężczyźni ważący po 38-39 kg, kompletnie wyniszczeni, i Nil był wyniszczony, i Hoppe był wyniszczony. Część tych ludzi bardzo szybko potem właśnie zmarła po powrocie do Polski. Niektórzy nawet zmarli w tym transporcie właśnie, w którym wracali, choć już ten transport zapewniał im godziwe warunki, racje żywnościowe, byli w tak fatalnym stanie, że nie zdążyli dojechać. Zostali pochowani gdzieś po drodze właśnie na Syberii, w drodze powrotnej do domu. Niemniej Sowieci nie spoczęli na laurach i już montowali tuż po tej pierwszej wysyłce tego pierwszego transportu kolejny transport, który miał wyjść 25 maja. Analogicznie około 2000 więźniów miało wyjechać z obozu w Rembertowie na Syberię. Podziemie niepodległościowe, a mówiąc tutaj konkretnie delegatura sił zbrojnych na kraj, postanowiła podjąć się akcji rozbicia obozu. Zgromadziło siły około 404 byłych żołnierzy Armii Krajowej Szarych Szeregów i 21 maja 1945 roku w nocy, około 2 w nocy, doszło do akcji ataku na obóz w Rembertowie. Akcja ta właściwie przypominała dzisiejsze współczesne akcje sił specjalnych, takich jednostek jak GROM, czy brytyjski SAS, czy też amerykańskich żołnierzy w elitarnych formacji. Przeprowadzono wcześniej skrupulatne rozpoznanie dwóch przebranych w mundury żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, członków tego oddziału. Zatrzymało się, udając, że naprawia motocykl, sprawdzało warty, siłę, ale też z wewnątrz obozu struktury i narodowe, i jakowskie, przesyłały również informacje na temat tego, jaka jest struktura, jakie są siły, pilnują obozu. Jeszcze, żeby ułatwić sobie zadanie w przededniu tej akcji, no w paczkach żywnościowych przekazano alkohol. Wiedziano, że żaden alkohol zostanie skonfiskowany przez obsługę, przez NKWD-stów, że NKWD-ści skorzystają, napiją się tego alkoholu, tym bardziej jeszcze, że tego dnia ich dowódca pojechał na zabawę taneczną do pobliskiego Kawęczyna, zostawiając podwładnych samopas. Uderzono, cała akcja trwała pół godziny. Udało się w trakcie tej akcji uwolnić według mnie około 550 więźniów tego obozu, zabijając według różnych danych od kilku do kilkudziesięciu nawet NKWD-stów w trakcie tej akcji, nie ponosząc strat własnych, bo mianowicie tylko trzech żołnierzy uderzających na ten obóz zostało rannych. No, część tych więźniów została niestety bardzo szybko wyłapana. Została niestety wyłapana, około 200 z nich zostało co najmniej zatrzymanych.
Część z nich została zastrzelona na miejscu, innych sprowadzono i przepuszczono ich przez tak zwaną ścieżkę zdrowia, to znaczy tłukli ich współwięźniowie, głównie ci pochodzący z Republik Radzieckich, czyli Ukraińcy, Gruzini, więźniowie pochodzący z Łotwy czy Estonii. Oni mieli za zadanie katować tych więźniów, tych Polaków, bo byli to przede wszystkim Polacy, ponieważ atakująca grupa wyraźnie zaznaczyła, że absolutnie nie życzy sobie, żeby obóz opuszczali Niemcy, czy Własowcy, czy te wszystkie nacje, które współpracowały, kolaborowały z III Rzeszą, więc byli to w 100% Polacy. No i przeprowadzono ich i katowano, tłuczono ich, rozbijano im głowy, łamano obojczyki, skakano po prostu po nich, uderzano łomami, uderzano karabinami, kolbami karabinowymi. Kilku z nich po takich katuszach zostało od razu wyprowadzonych w pobliżu obozu i rozstrzelanych. Innym przetrzymywano w budynku kwarantanny właśnie, obozowej kwarantanny, i umożliwiano pomoc medyczną dopiero po 4 dniach, więc część tych więźniów już po prostu zmarła na skutek właśnie tych katuszy. Niemniej około 300 więźniom udało się zbiec z obozu. Plusem też tej akcji było to, że wkrótce pojawił się nadzór, centrala przysłała wyższych stopniem jeszcze oficerów, no, którzy po prostu tą nieudolną obsługę NKWD, po prostu ta usługa została po prostu usunięta. Najprawdopodobniej również sami ci NKWDziści trafili do jakiegoś łagru za tą postawę, za to, że dopuścili do takich tutaj nadużyć i udało się zbiec takiej ilości więźniów. Raport zresztą z tego rozbicia tego obozu trafił bezpośrednio na biurko samego Stalina, przekazał mu te informacje Beria. Stalin był mocno rozjuszony, jakim to prawem dochodzi do ataków na obozy NKWD. Ta elitarna formacja naraża się na po prostu w ten sposób na kompromitację. I cóż, złagodzono ten reżim obozowy, trochę te racje żywnościowe się poprawiły, opieka medyczna też już była lepsza i no, po prostu Sowieci bali się kolejnego ataku na ten obóz, dlatego no, bardzo szybko postanowili ten obóz zwinąć. I tak też się stało, mianowicie pierwsi jeszcze więźniowie, mówi się, że w maju trafili bezpośrednio do Rawicza, ale większość trafiła najpierw transportem do obozu NKWD, spec obozu NKWD numer 2 w Poznaniu, a stamtąd za pośrednictwem tego obozu trafili ci więźniowie do więzień politycznych w Rawiczu, we Wronkach, aczkolwiek kilka wagonów zostało wypiętych i poprzez Łódź i tutaj potem również Białystok znaleźli, ci więźniowie byli kierowani tutaj w kierunku na Wilno. Wiemy o tym, bo ponieważ jeden z takich więźniów wyskoczył z tego transportu już po stronie sowieckiej w okolicach Grodna, dzisiejszego Grodna na Białorusi, i on zbiegł z tego po prostu transportu. Natomiast nie udało mi się ustalić żadnych innych więźniów tych dwóch wagonów pozostałych, co się z nimi stało, jakie były ich dalsze losy. Tak jak mówię, no większość albo z obozu w Poznaniu, po rozpoznaniu ich, że to są ci więźniowie, którzy no jakby rokują największe, według Sowietów i komunistów, nadzieje są największe rokowania na to, że oni nie będą w przyszłości stanowić problemu dla władzy ludowej. Zostali wypuszczeni, inni trafili do Rawicza, do Wronek i tam też po okresie pobytu 1 roku, 2 lat też zostali wypuszczeni. Aczkolwiek tutaj trzeba sobie też powiedzieć jedną rzecz, że ci więźniowie, którzy nawet przeszli tą ścieżkę syberyjską, oni, część z nich po powrocie jakiś czas była ponownie aresztowana, i bo jakby uznano, że to ich wywózka na Syberię to była sprawa wewnętrzna Związku Radzieckiego, a teraz jeszcze nasi tutaj rodowici pochodzenia polskiego, komuniści również też tych ludzi zatrzymają i oni też właśnie trafiali na Rakowiecką, trafiali do Wronek, do Rawicza. No i też znamy zresztą sytuację, znamy losy generała Nila, który mimo tego, że przeszedł to, co przeszedł na Syberii w obozie w Rembertowie, no, został po prostu zamordowany. Więc te losy tak wyglądały. Teraz tak, takich tutaj trzy przykłady tych więźniów, którzy zbiegli w trakcie tej akcji. Pierwszy kapitan Hieronim Krygier, pseudonim Walski, żołnierz Armii Krajowej. On na terenie Piastowa pod Warszawą był odpowiedzialny za rusznikarstwo. Przygotował potężny magazyn broni, zresztą jego siostra i w ogóle cała rodzina była zaangażowana również w tajne komplety. Prowadziła szkolnictwo właśnie podziemne dzieci i młodzieży. Siostra również
Walskiego, on zbiegł z tego obozu, natomiast jego siostra trafiła również na Syberię. Kolejną postacią, tutaj wybitną postacią z ramienia Ruchu Narodowego był porucznik Witold Borowski, pseudonim Witek. Działacz Młodzieży Wszechpolskiej, Stronnictwa Narodowego, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. On zbiegł i po tym jak zbiegł przyłączył się do tego oddziału, który atakował ten obóz i zginął wkrótce, 2 czerwca w jednej z potyczek właśnie z oddziałem, który właśnie ścigał właśnie ten oddział. Była to bardzo wyjątkowa postać. Był to człowiek, można powiedzieć, orkiestra. Człowiek, który angażował się w działalność konspiracyjną całą sobą. Najpierw działalność antyniemiecką, a również potem w działalność antysowiecką. Był jednym właśnie z tutaj współtwórców struktur Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. No, postać wyjątkowo tragiczna, naprawdę człowiek wyjątkowo oddany sprawie, wyjątkowy polski patriota. I kolejną postacią był podporucznik Olgierd Bujwit, pseudonim Ulewa, żołnierz struktur Armii Krajowej, potem również powstających struktur NIE, Organizacji Niepodległościowej NIE. Tutaj jego przypadek też jest ciekawy, mianowicie Bujwida zatrzymano i po przesłuchaniu na Strzeleckiej wypuszczono. No, był przekonany, że skoro go wypuszczono, czyli jakby nie doszukano się tutaj jego sprawstwa, jego udziału, ale jego wypuszczono tylko po to, żeby go wkrótce ponownie zatrzymać. A w tym czasie oczywiście bacznie go śledzono, bacznie śledzono jego kontakty i dzięki temu wyłapano kilku innych więźniów. On znów trafił właśnie do Strzelecką, gdzie był przesłuchiwany i torturowany, a potem ostatecznie trafił do obozu NKWD w Rembertowie. Na szczęście udało mu się zbiec. On wkrótce w ogóle uciekł w ogóle z Polski, bo wiedział doskonale, że może być również wkrótce zatrzymany i ponownie osądzony i wylądować może na Rakowieckiej albo we Wronkach. Tu kolejne wybrane przypadki sylwetki więźniów. Pierwszy to Mieczysław Jakubowski, alias Józef Werner, działacz Stronnictwa Narodowego. Szanowni Państwo, był to jeden z najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników Romana Dmowskiego. Należał do tej tak zwanej tajnej siódemki nieoficjalnego kierownictwa Stronnictwa Narodowego. Jakubowski zbiegł wkrótce po tym, jak uciekł właśnie z... On też przeszedł tutaj przez Strzelecką. Jak zbiegł, to wkrótce potem postanowił zbiec na emigrację i też był działaczem potem Stronnictwa Emigracyjnego, Stronnictwa Narodowego. Co ciekawe, w 1955 roku na łamach Myśli Polskiej, emigracyjnego pisma narodowego, opublikował właśnie swoje wspomnienia. Dzięki niemu właśnie wiemy, jak wyglądała ta ścieżka zdrowia po rozbiciu, bo on został właśnie zatrzymany, on zbiegł, został zatrzymany i był katowany, był w tej grupie katowanych właśnie więźniów. Opisał właśnie samą akcję rozbicia. Kolejna wybitna postać to kapitan Zygmunt Kiepas, pseudonim Krzyk, członek struktur Służby Zwycięstwa Polski, ZWZ, następnie AK. On był jednym z najbliższych współpracowników dowódcy Hedy Szarego, legendarnego właśnie dowódcy podziemia niepodległościowego. Był jednym z jego najbardziej zaufanych współpracowników. Wiem, że w ciągu ostatnich kilku lat został upamiętniony ta okolicznościową tablicą również w Gdańsku, więc też postać wybitna. I kolejna, trzecia postać, Stanisław Kłosowicz, kolarz olimpijczyk. Można powiedzieć, czym sobie zasłużył polski kolarz, że znalazł się w obozie, nie prowadził działalności politycznej. Ano, Stanisław Kłosowicz został wytypowany jako jeden z kilku Polaków, ponieważ był postacią znaną i ceniową, był olimpijczykiem, takim moglibyśmy powiedzieć przedwojennym celebrytą i dobrze się kojarzył, był znany, został wysłany przez Niemców, żeby oglądać te prace po odkryciu szczątków polskich oficerów w Katyniu. No i jak kiedy wkroczyli Sowieci, no to oczywiście byli zainteresowani, żeby zmusić te wszystkie osoby, żeby one stwierdziły, że to według nich jednak, że to była pomyłka, że byli przemuszani, że Niemcy ich zmuszali do mówienia o tym, że Katyń to Sowieci, a w rzeczywistości, żeby po prostu powiedzieli, że według nich to zrobili to jednak Niemcy. No Kłosowicz nie był zainteresowany, jak to się mówi, pójściem na kompromis z Sowietami, więc trafił do Rembertowa, z Rembertowa trafił do obozu, do łagrów w Swierdłowsku. Po powrocie do Polski też mu nie, jak to się mówi, nie dano żyć, bo pracował po prostu fizycznie, był zepchnięty na margines życia, mówiono o tym, że współpracował właśnie z Niemcami. W ogóle to ciekawy przypadek też jest, bo on w 1955 roku w ogóle w tajemniczych okolicznościach, w trakcie wycieczki rowerowej w ogóle zginął. Najprawdopodobniej stały za tym służby komunistyczne, był niewygodny w dalszym ciągu i on nie był jedynym. On był jednym z trzech więźniów właśnie Rembertowa, którzy mieli za sobą świadkowanie w Katyniu. Drugim z takich więźniów był Konrad Orzechowski, to był w ogóle wybitny polski lekarz, prawa ręka Stefana Starzyńskiego w 1939 roku podczas obrony Warszawy, był odpowiedzialny właśnie za ten
nadzór, bym powiedział, od strony sanepidu, od strony medycznej, i on również nie chciał przyznać, Sowieci go, na niego naciskali, żeby przyznał, że to zrobili, że Katyń to sprawstwo niemieckie, nie chciał się przyznać, i on również wylądował w obozie w NKWD w Rembertowie. Co ciekawe, po dziś dzień słowniki biograficzne mówiące, opowiadające jego losy, bo on potem pozwolono mu pod baczną kontrolą służb po powrocie do Polski praktykować. Był lekarzem, ale był cały czas bacznie obserwowany przez służby specjalne. Ten epizod z jego życia jest, szanowni państwo, wymazany. Po dziś dzień w ogóle się nie mówi o tym, że został zatrzymany przez NKWD, że był na Syberii. Po prostu jest to wycięty wątek z jego życiorysu. I trzecim był Stanisław Smektała, także było trzech takich właśnie, którzy wylądowali na Syberii za to, że właśnie nie chcieli ulec i mówili prawdę o tym, kto był sprawcą zbrodni katyńskiej. I kolejni, to już ci, którzy wylądowali potem z obozu w Rembertowie, w Poznaniu, Rawiczu i w Wronkach. Generał Edward Gruber, naczelny prokurator wojskowy, sędzia NSW. Co do jego osoby, właściwie też udało mi się ustalić, właściwie muszę powiedzieć, pochwalić się, że to mnie się udało to ustalić, że on był właśnie również więźniem obozu NKWD w Poznaniu i tam zmarł, bo jakby przypuszcza się w informacjach biograficznych o jego życiorysie, mówi się, że zmarł w Poznaniu, ale nie mówi się o okolicznościach, że wcześniej najpierw trafił do obozu w Rembertowie i potem zmarł, więc też wybitna postać. Kolejna postać związana z kolei ze środowiskiem tutaj piłsudczykowskim, Ignacy Radlicki, pseudonim Wroński, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie okupacji należał do Konwentu Organizacji Niepodległościowych, tych piłsudczykowskich. On również potem również był dyskryminowany właśnie po powrocie z więzienia, był więziony w Poznaniu i Rawiczu. I trzecia postać, podpułkownik Wacław Ptaszyński, pseudonim Walery, inspektor rejonowy AK Błonie. Kolejna postać, kolejne dwie postacie to wyjątkowe postacie, bo to więźniowie, którzy zostali zwolnieni z obozu w Rembertowie. Pierwszy to podpułkownik Zygmunt Reliszko, pseudonim Kołodziejski, członek Narodowych Sił Zbrojnych. On dowodził brygadą dyspozycyjną zmotoryzowaną NSZ Koło. Właściwie to była to największa zwarta struktura podczas Powstania Warszawskiego. 1200 żołnierzy podlegało Reliszce. Dlaczego Reliszka został zwolniony? Ano Reliszka podczas Powstania Warszawskiego wyzwolił więźniów żydowskich z KL Auschwitz i wcielił tych, którzy oczywiście chcieli, do swojej struktury. I ci więźniowie pochodzenia żydowskiego byli mu wdzięczni. Większość z nich potem, jak weszli komuniści, no to wiadomo, byli pochodzenia żydowskiego, no to jak to się mówi, związali się ze strukturami komunistycznymi, ale trzeba oddać im jedno, że wstawili się za Reliszką i doprowadzili do zwolnienia Reliszki z obozu w Rembertowie, więc jemu się udało. Drugą taką postacią był pułkownik Zygmunt Marszewski, pseudonim Kazimierz. Ostatni komendant AK obszaru warszawskiego. Tutaj też często pojawia się błąd na Wikipedii, chociażby figuruje jako Kazimierz Marszewski, natomiast Kazimierz był to jego po prostu pseudonim. No tutaj taka też krótki cytat z niego. Mianowicie on, kiedy wkroczyli Sowieci, słał meldunki do centrali w Londynie i pisał tak: wojska sowieckie na razie zachowują się przyjaźnie. No, jak szybko się okazało, no, te słowa były, że tak powiem, nic nie warte, doświadczył na własnej skórze, bo wylądował właśnie w obozie NKWD w Rembertowie. Wcześniej również był tutaj więźniem właśnie na Strzeleckiej, tak jak i również wspomniany wcześniej Reliszko. Co do niego, nie wiadomo w którym momencie i kiedy ostatecznie został zwolniony, dlaczego został zwolniony, jakie były okoliczności, czy trafił stąd z Rembertowa jeszcze do Poznania. Tego po prostu nie wiemy. W każdym razie figuruje jako osoba zwolniona z obozu w Rembertowie. I ostatnia postać, którą chciałem tutaj podkreślić, zaznaczyć, to podpułkownik Jan Zalewski, członek NSZ, zmarły w 2021 roku, byłem na jego uroczystościach pogrzebowych. No, postać, która dożyła blisko 100 lat, człowiek legenda, bo tak naprawdę większość informacji, najdłuższa lista więźniów, którą posiadamy, to dzięki niemu. Tutaj mam tę listę właśnie, ja to na tej liście bazowałem, przygotowując właśnie tą swoją książkę, była dla mnie kluczową i on tę listę zdobył, nawet trudno mi powiedzieć w jakich dokładnie okolicznościach, listę właśnie więźniów obozu na Syberii, tych, którzy z Rembertowa tam trafili. Mocno zaangażowany również w upamiętnienie, w powstanie w ogóle pomnika, który powstał w 1995 roku właśnie na obrzeżach tego obozu w Rembertowie.
Do końca właściwie uczestniczył w uroczystościach corocznych, przekazując młodzieży swoją wiedzę. Mimo 100 lat miał ten człowiek niesamowitą wiedzę. Przez 45 minut potrafił non-stop opowiadać całą tą historię związaną z tym obozem. Także do samego końca swojego życia aktywny i również tam lokalnie w Sulejówku, w którym potem zamieszkał, honorowy obywatel Sulejówka. Także postać również właśnie mówię wybitna. Teraz szanowni Państwo jeszcze o upamiętnieniach właśnie dotyczących obozu w Rembertowie. No mianowicie, tak jak powiedziałem, w 1995 roku powstał w okrągłą rocznicę rozbicia tego obozu, powstał pomnik więźniów obozu NKWD w Rembertowie, przy którym co roku odbywają się uroczystości teraz i zarówno z okazji Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych, jak i również obchodzona jest tam rocznica tej wywózki, jak i również no, ten dzień rozbicia, czyli ten 21 maja również jest tam obchodzony, więc jest to bardzo ważne miejsce na mapie patriotycznej Rembertowa. I drugie to temat świeży, tegoroczny, mianowicie postument generała Augusta Mila Fildorfa, pseudonim Mil, znajdujący się na terenie II Regionalnej Bazy Logistycznej. Dzięki wsparciu IPN-u ten postument powstał. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o upamiętnienie, powiem też, że jakby też sprawcą byłem poniekąd tego też również ja, ale również innych form upamiętnienia generała Nila na terenie naszej jednostki, ponieważ nasza jednostka w roku 2018 przyjęła imię generała Nila. Ja złożyłem taką propozycję, spotkała się z przychylną opinią i kadry dowódczej, i pracowników cywilnych wojska tej jednostki. No i przyjęliśmy właśnie, jesteśmy tą jednostką, kultywujemy pamięć generała Nila, ale też również wyszedłem z wnioskiem i propozycją, też spotkał się z przychylną opinią Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby dzień 21 maja był obchodzony jako dzień święta naszej jednostki. To też również spotkało się z rzeczywistością, więc staramy się podkreślać, że to miejsce jest wyjątkowe. Na mapie Warszawy i Rembertowa w ten sposób czcimy i pamiętamy właśnie o generale Nilu. Prace poszukiwawcze, szanowni Państwo, w latach 2020-2023 prowadzone były prace poszukiwawcze. Najpierw Stowarzyszenie Wizna, które dokonało takiej wstępnej analizy, to głównie były artefakty związane właśnie tutaj też symboliczne. Na zdjęciu pokazany właśnie fragment drutu kolczastego, który udało się znaleźć, ale klamry od pasów, orzełki, pociski, łuski amunicyjne również, a nawet nieśmiertelnik z tego stalagu 333 udało nam się w tym okresie i Stowarzyszeniu Wizna przede wszystkim znaleźć. No i Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, wzmożone prace od już prowadzone w ubiegłym roku, zakończone pierwszy etap wiosną tego roku. 30 szczątki, 30 osób, tutaj mamy właśnie zdjęcie pokazujące właśnie wydobywane te szczątki właśnie z ziemi, to była wiosna tego roku. I kolejne symboliczne zdjęcie to jest właśnie zdjęcie pokazujące, jak bezczyścili jeszcze funkcjonariusze NKWD te szczątki, mianowicie butelki po wódce, które były do tych dołów razem z tymi więźniami wrzucane, po prostu pokazujące no, głęboką pogardę nawet wobec tych już zamordowanych, pomordowanych więźniów. I tak jak mówię, temat tego obozu jest tematem cały czas rozwojowym. Ja też za pośrednictwem tej prelekcji apeluję do wszystkich Państwa, którzy mogą mieć jakąkolwiek wiedzę, ponieważ nawet najdrobniejsze paradoksalnie informacje, które dla Państwa wydają się być może mało istotne, dla mnie jako badacza i nie tylko dla mnie, ale też tutaj dla ośrodka tutaj IPN-u na Strzeleckiej są niezwykle istotne. Także apeluję, bo cieszę się, że też to pokolenie może pierwsze, czyli dzieci tych więźniów jakby nie dużej roli do tego nie przykładały, ale wnuki widzę, że się interesują i pojawiają się zwłaszcza w prasie lokalnej. Informacje, wspomnienia, jest trudno strasznie do nich dotrzeć. Jeśli wychodzą tylko w formie papierowej, nie elektronicznej, to strasznie trudno do nich dotrzeć, więc apeluję o to, żeby jeśli macie jakiekolwiek informacje związane z tym obozem, przekazywać je, bo mówię, dla Was mogą być to rzeczy mało istotne, dla mnie mogą być kluczowe, bo dzięki tym przekazanym informacjom uzyska mi się ustalić kolejne nazwiska. Tak jak mówię, zweryfikowane jest około 1100-1200 nazwisk, teraz łącznie z tym, co ja zrobiłem, a więźniów szacuje, że było około 3000, więc temat jest cały czas rozwojowy. Większość ciągle jest anonimowa, trzeba do niej dotrzeć. Nazwiska często są na tych poprzekręcane, ponieważ były przepisywane z list radzieckich. Tyle z mojej strony, bo pewnie czas nas nagli. Dziękuję Państwu za uwagę i za możliwość tutaj podzielenia się tą wiedzą dotyczącą tego obozu.
Bardzo dziękuję panu Arkadiuszowi Miksie za wykład, za przybliżenie historii obozu NKWD nr 10 w Rembertowie. Tym bardziej, że historia tego obozu splata się ze Strzelecką 8. To właśnie stąd, ze Strzeleckiej 8, część więźniów zostało przetransportowanych do Rembertowa. Dziękuję także państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i już teraz zapraszam na kolejny 17 października o godzinie 17:00. Serdecznie państwa zapraszam.